Siemanko, siemanko, z tej strony Przemo, witam was wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z Resident Evil, który to grałem dosłownie parę minut po premierze w nocy dzisiejszego dnia. Dla mnie jest jeszcze czwartek, bo nie poszedłem spać, jak to wiecznie zawsze mówię na streamie. Jak jeszcze nie poszedłem spać, to jest poprzedni dzień. Jak pójdę spać, to już będzie następny. Także ja gram w czwartek, premiera jest w piątek. Także tak, zaczynamy przygodę z Residentem Evilem i od razu, kto nie wytrwa do końca, to może powiem kilka słów. Chciałbym, żebyście w komentarzach napisali, kto grał już w Residenta Evila. Jeśli już ktoś grał, to w którą część i jak się wam ta część podoba tutaj, ten Resident Evil 2, bo wielu tak jakby recenzentów i wiele takich cała społeczność gamingowa mówiła, że jest to remake idealny. Jak będzie? Zobaczymy. Zapraszam do oglądania, opinii, wystawienia waszych opinii w komentarzach pod tym czy następnymi filmikami. I oczywiście to się dzieje na live'ie. Nagrywam live'a, później go skracam w miarę możliwości i wgrywam na YouTube'a, także jeśli nie chcecie czekać na kolejne odcinki, zapraszam serdecznie na live'y. Dobra, zaczynamy przygodę, zapraszam do oglądania. Resident Evil 2. Look man, I'm serious, okay? I saw this with my own eyes. Oh, I believe you, buddy, I believe you. Just tell us a story, tell us a story. Okay, well, it was last Friday night, I was walking home from the bar, and this woman started coming towards me. She was staggering, you know, so I figured she was drunk. Grafika. Jaka grafika, to jest, nie, to jest cutscenka, no dobra, ale... How many drinks did you have? No, man, I barely had a buzz on. Oh, come on. Look, just listen, all right? She got closer, and I got a good look at her. You had to see her eyes, her nose, her whole face. It looked like it was rotting. Yeah. She looked like a corpse. Like a walking corpse, man. Sounds like my wife. I've never seen anything like it. I haven't been able to sleep since that night. All right, calm down, buddy, calm down. Just, hey, you gotta stay strong, okay? Don't give in to fear out there, right? Yeah, well, you got that right. If you freeze up around these things, they'll sink their teeth in you. Come on, just getting good. Patrz na drogę, bo jeszcze trupo szczaka rozjedziesz. I need some sleep. W scenkach zawsze jest ładna grafika. Czy prawie zawsze. Chyba, że są renderowane przez silne gry, ale to... No nie wiem. Nie, to chyba nie, to jest po prostu filmik. Ona go ugryzie. Kurwa, mówiłem debilu, patrz na radio, na drogę. Wrzesisz ją. Dobra, graczem nie będziemy... tym graczem, tą postacią nie będziemy grali. Już jest po nim. Why does everyone think I'm gonna get in trouble? What the? Hello? No i tutaj element rozpoznawczy dla moich streamów. Odszedłem na chwilkę od komputera i powracając, niestety nie włączyłem mikrofonu. Oczywiście stali widzowie, którzy zazwyczaj mi o tym przypominają, pewnie już spali. No i tak troszeczkę nagrało się
tego materiału bez mikrofonu, chyba że ktoś umie czytać z ruchu ust, to może sobie to odtworzyć. Oczywiście ja sobie robię, no niestety, możecie sobie po prostu obejrzeć całą tą historię, która się tu wydarzyła, a później mój głos powróci do normalnego stanu i będzie już mój komentarz. Także przepraszam i życzę miłego oglądania. Niemego. Are you okay? Wait here. I'll check it out. Can't be alive. Here. You all right? Yeah, I think so. Thanks. You can thank me later, when we're safe. Holy shit.
on? I don't know. Hopefully they'll have some answers at the police station. Wait, you're a cop? Yeah, Leon Kennedy. You are? Claire. Claire Redfield. Live around here? No. I'm looking for my brother. He's a cop too. Well, it's a good thing we found each other. I don't know what to expect anymore. Attention all citizens. Due to the citywide outbreak, you are advised to take shelter at the Raccoon City Police Station. Free food and medical supplies will be provided to everyone in need. Oh my God, this is so unreal. The police station's not much farther. They'll know something. Yeah, but what if we're the only ones? What if there's no survivors? No, there's survivors. It's a big city. There has to be. Looks like we're walking from here. Okay? Yeah, I'm all right. How about you? I can't stay here. It's not safe. Oh, shit. Go on ahead. I'll meet you at the station. I can't stop. I gotta keep moving. Station. Almost there. Come on.
Come on, Chris. Where are you? Oh, shit. They're inside, too. David! Marvin! You there? I found a way out. It's in here! Send reinforcements! East hallway! I should help this guy. Focus, Claire. Focus. Dobra, idziemy dalej. Tu trzeba przejść. Jest dosłownie to samo, co... A, to ona jest za słaba, tak? Teraz. A, nie, muszę trzymać tą myszką, kurde. Straszne to było, kurde. Ciężkie. Dobra, ja szukam naboi jeszcze, nie? Bo... Czy się wszystko myszką robi? O, w kiblu był oczywiście ten, nie? Wiadomo. Teraz mi się przypomniało. Straszny kibel. Nieumyty. Dobra, idziemy ratować typa, którego i tak nie ratujemy. Spoiler. Aha, tu trzeba... Nie wiem, co tu trzeba zrobić. Może ja to ustrzelę. O chuj, ja to... Niekompatybilny ten... łańcuch. Zamknij się. Jest tu coś jeszcze? Nie grałem Dying Light. O, od razu leżałeś, jakby połowy jego nie ma, nie? Powiedz Marvinowi, że zgubiłem nogi. Gdzie bestio? Gdzie? A to jest ten notatnik. Dobra, statua, jak się wydostać z tego... Parking tu jest. A tu nie wiadomo. Pewnie jakiś tunel. O! Już jest coś innego. Dobra, mamy poczekać. Oj. No. Kurwa mać. Ładuj to szybciej. A to rewolwer jakiś pierdzielony. Strasznie toporne sterowanie, jak w każdym rezydencie. Ja chyba tu ucieknę. Można wyjść tu? Nie. O! Coś leży. Jest! Naboje! Bo już nie mam przecież. Wejdą tu czy nie? Chodźcie, chodźcie, mordeczki. Trzech ich jest. Chodź. Opa. Nie zmarnowałem naboi, nie?
200 IQ. Pierdolaj. Przechodź, kurde. Dawaj, dawaj, dawaj. O, policja. No. Facet nie będzie musiał butów kupować. Na zimę, na lato, kapci, klapków, kubota, nic, nie? Ale za to rękawiczki. Jeszcze ręce zostały. I know how to take care of myself. Come on. Gdzie taką łapę damie podajesz, brudną, murusaną? So nobody knows what caused this? Jaki komputer? There's a lot of theories, but all I know for sure is that this place is crawling with zombies. Yeah, you're telling me. Hey, hey, keep that on. Just in case. I'm not gonna be around long. Once I find Chris, we're out of here. You really Chris's sister? Yeah. Why? Did you find something? He's on vacation. Europe, I think. Left weeks ago. Vacation? A Chris, to nie. It's great news. Well, I've got more for you. Looks like there might be a way out through this secret passageway. Good. Hey. Hey, we should probably get you to a hospital. Oh, forget about me. I can take care of myself. No. Don't be ridiculous. You're gonna need some help. Listen, Claire. Save yourself. So you can see your brother again. Now. You'll probably need this. No, I'm not taking that. You're gonna... And be careful. If you see one of those things, no matter who they were, you can't hesitate. No, jego łapy, myślę, że będę chyba musiał, no. Or you run. No to miał na myśli. No. Ale to druga w nocy, to niech raz o piątej ludzie siedzieli i oglądali. Nóż bojowy, ładnie. Mam, wiem jak go używać, okej. Okay. Tako. Znajdź trzy medaliony. Idziemy po pierwszy. To jest statutka, a to jest lew. Dobra, patrzymy sobie w to. Lew ma lew, strzała, ptaszek. Lew, szczała, ptaszek, yo, potwierdź. Yes. Medalion z lwem, yo, super, elegancko. Dobra, idziemy ten medalion wsadzić do tego czegoś. Mam nadzieję, że cała gra nie będzie się, kurde, skupiała na tylko posterunku, bo to... No. Ale mogę to zrobić, przeciąć nożem. Tak, jakbym nie mógł odkleić tego, no ale powiedzmy. Okej, okay. Już... Niebawem będzie moment, jak nam się demo skończyło. Ona się może schylić? Nie, nie może. Ona tylko umie prosto chodzić, biegać. Chodzić i biegać, tak prosto, bez kucania. I skakać też nie umie. Może się nauczy kiedyś. W podstawówce. O, jest nabój. Elegancko. 17. 17. Może w tej roślince coś będzie? Nie, raczej nie. I tak się topornie biega trochę. No dobra. Nie, nie marudźmy. Cieszmy się nową grą. Tu coś jest?
Hydrant. Dobra, nie przyda się. Ale ma uśmiech jak Joker. Ale nie ma tipsu. Jak sprytna plastelina wygląda. No na pewno ci ząb jak odpowie. A, to jest koniczynka, więc może kluczyk z koniczynką muszę znaleźć. Użyj, też nie mogę. Chyba tak, chyba to takie oznaczenia są, bo znając tą serię, to tak będzie. Czy ja mam wyskoczyć przez okno? Boję się. O! Spadaj. Kurde, nie rozbijaj. Fuck, wszedł. Oj. Serio? Szkurde z tym rewolwerem. Leon ma lepiej, bo ma pistolet. Opis wydarzeń. 25 września w związku z nagłym wybuchem epidemii organizujemy na posterunku prowizoryczny schronisko. Policjanci zostali poinstruowani, że bezpieczeństwo obywateli jest priorytetem i naszym celem jest przyjęcie jak największej liczby osób. Tego samego dnia w nocy zostaliśmy zaatakowani przez jednego z uchodźców, w wyniku czego jeden z funkcjonariuszy poniósł śmierć, a trzech zostało rannych. Udało się nam się szybko obezwładnić tę osobę. Przypuszczamy, że jej zachowanie było efektem załamania nerwowego pod wpływem stresu. 26 września posterunek został dziś zaatakowany przez tłum, w wyniku czego zginęło wiele osób. Kilkoro z ocaleł udało się znaleźć schronienie na Zaro, ale tam jednak jesteśmy otoczeni. Wydostanie się stąd może być trudne. Nie wiadomo, czy uda się naprawić sprzęt i nawiązać łączność, więc póki co jesteśmy odcięci od świata. Saratatata. Około 13.27 września po zachodniej stronie posterunku doszło do kolejnego starcia. Zginęło 12 osób. Przetrwać udało się zaledwie garstce. Zapanował tu kompletny chaos. David Ford. Okej. O, mamy całą mapę. Dobrze. Super. Sala rozpraw. Odpraw. Gdzie mamy iść? Tu byliśmy na niebiesko. Tak, ona weszła wejściem, a już nie może tym wejściem wyjść, nie? Trochę tak jak dla idiotów zrobili tę grę. Teraz będzie Resident Evil. Ja po prostu przejdę taki speedrun, zrobię tej gry i... żeby mi znowu nie było, że ja będzie ta gra u mnie na kompie, a ja znowu... będę z nią na bakier i nie przejdę. Dobra, przechodź, nie patrz się tam. Już jestem uodporniony na niektóre rzeczy. A, to ten... Głodomór. O, ale łatwo, ale fajnie, 23. Ja chyba nożem go tutaj zaciacham, tak myślę. Haha. Masz karo. Rękę mu odciąłem. Odcięłam. Nawet po śmierci, kurde, dalej próbował jeść. O, gaśnica może wybuchnąć. Tak mi się zdaje, że możemy ją tak użyć, ale... różnie to bywa tutaj. W RE. O, tutaj już nie doszedłem chyba. Enter locker number. A co to jest w ogóle za pomieszczenie? Pokój z depozytami. Wow. Notatka dotycząca terminala szafki. O, może tu coś znajdziemy. O, ślady mu odetnij. Wygląda na to, że w terminalu otwierającym szafkę brakuje paru klawiszy. Proponuję, żeby osoba odpowiadająca za ten stan rzeczy poszukała zapasowych klawiszy i naprawiła to niezwłocznie. Wiesz, o kogo chodzi, draniu? Kto inny mógłby tak coś spieprzyć? Nie wiem.
Otwórz to. Nie da rady? Połącz. Mieszanka ziół. Zapis. O, jest zapis. A miał być automatyczny. Podobno. W tym miejscu jest już zapis. Napisać, tak poproszę. O, lampki te. Tą deskę to ja sobie schowam. To się przyda, bo chyba tam z ileś prochu muszę mieć, żeby zrobić naboje. Nie wiem, jak się naboje z dużej ilości prochu robi, no ale jakoś się pewnie robi. Dobra, ja się zabijam, bo to szkoda naboi. Znowu to zioło. Kurde, muszę chyba. To jest chyba gorące powietrze, które muszę... A, znaleźć oczywiście kurek. No taka jest naszpikowana ta gra. Zawsze tak była, nie? Daj się sztachnąć moim rękiem. Zawsze tak było, że w tej grze trzeba było znaleźć... A, znajdź tu pokrętło, a tu znajdź jakiś klucz. Przenośny safe... Safe? Przenośny? Muzyka. Co to jest? A, ten głupi przycisk. Tu nic nie ma. Pianino. O, są pociski, dobra. Już trochę mam ich. A to jest chwila i ich nie ma, nie? Tak naprawdę. Jezus. Może tu coś będzie. O, jakiś klucz. Tak, no. Tam miałem kolniczynkę, a ta nie wiem do czego jest. No i mam całe zawalone, nie? Super po prostu. Teraz coś znajdę i muszę się cofać. Matko Święta, jakie to duże. Kurwa, to coś chyba mocniejszego. Co to? Jezu, się przestraszyłem. Sergiusz, kurde, nie strasz ludzi po nocy. Nie, mam wziąć tej deski, dzięki za suba. Dwa takie prochy i mam 15 naboi, nie? Ale to jest rozległe, ja pierdzielę. Mam wrócić? Ważne. Zejdę? Zaraz zobaczę, czy zejdę. I tak głowami machają w nieprzewidywalny sposób. I dlatego trudno im w nich trafić, nie? Ona ma tam słabo z życiem teraz. No, to kwiatek tylko. Bardzo często obrazy miały tutaj znaczenie w tych grach różnych. Tam chyba nie. A, zobaczę jeszcze. O kurwa!
Jezus Maria. Nie wiedziałem, że coś się tu stanie. Czemek. Przesuń to. Dasz radę, czy nie? Może musiałem ją zabić. No dawaj tą zagadkę. Nie, wiem jak to. Tu. W ogóle jaki ten, jaki sposób na chowanie książek fajny. A, odnośnik. No i ja tu muszę tą dźwigienkę znaleźć, tak? Kurde, wszystko trzeba coś znaleźć. O, nóż drugi, ale fajnie. Mamy nóż. Jak ktoś wyzwa cię na czacie, co robisz? A, dajesz mu ksenę ekstra. B, idziesz do moderów. C, wyzywasz go. A. Bo może ma zatwardzenie po prostu, no. To ja nie poradzę, no. Jak zacznę go wzywać, to jeszcze będzie miał większe zatwardzenie. Więc wiesz, to nie ma sensu. O! Jest ta książka z tego obrazka. Gdzieś ten obrazek widziałem. A, na tym filmie co wywołałem, zobacz. Jest książka. I berło jeszcze trzeba znaleźć. A gdzie ja berło znajdę? Trzeba to obiec wszystko, bo tu... A, nie. No tak, no tu muszę ten lewarek, tak? No to, żeby się dostać tam. Nadzieja, lewarek znajdę. Dobra, są jakieś drzwi. Mam klucz, użyj. Ha! Jest! Jest! Wiedziałem. Jestem genialny. Te figurki trzeba znaleźć wszystkie. Dobra, co się dzieje? There you are. Come here. What is it? Take a look. Oh my god, he made it! You know him? Yeah, it's Leon. Kennedy, I think? The rookie. Thought he looked familiar. You can make it to that courtyard. The second floor, east side. Okay. Thanks, Marvin. I'm on it. Dobrze, gra zapisana, tutaj byśmy skończyli. Zapraszam na kolejny odcinek, który pojawi się niebawem, albo ewentualnie na live'a, bo odcinki oczywiście będą pojawiać się dopiero po live'ach. Także w komentarzach możecie napisać, co sądzicie o tej grze, jeśli jesteście weteranami Resident Evil, czy wam się podoba, czy rzeczywiście jest remake'iem idealnym, jak go nazywali jeszcze przed premierą. Bardzo dobre opinie zbierał i ogólnie no, był polecany. Także swoje opinie wyrażajcie w komentarzach. I tutaj też fajnie było, jakbyście tak napisali: grałem w tą część, nie? A to sądzę o tej, nie? Powiedzmy, albo co, która była najlepsza część do tej pory. Także tutaj też ciekawie by się tutaj działo u nas pod tym filmikiem, jakbyście takie rzeczy pisali, bardzo bym był z tego powodu rad, czy jak to się mówi. Także ja się z wami żegnam, zapraszam na kolejny odcinek, ewentualnie na live i do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć.